Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dziś w grze Hades. I tak, słowem wstępu powiem wam tyle, że pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o moje wszystkie umiejętności, nic i tak dalej. W ogóle nic się nie zmieniło, najlepiej mówiąc. Ale zdecydowałem już, co robimy. No i tak, dzisiaj trzy z naszych kluczy chcę wydać na tarczę. Open up. Aegis, Shield of Chaos. Lend me your power. Tak, Hegida, tarcza chaosu. Zanim jednak ją wezmę, to tylko wytłumaczę dlaczego. Widzicie, plus 20% tego czegoś. Inaczej mówiąc, właśnie tego czegoś, w końcu wiem, jak się to nazywa. Ciemność. Darkness, tak. Jeśli weźmiemy tym razem tarczę, ją wyekwipujemy i będziemy z niej korzystać, będziemy więcej darkness zbierać, więc dlatego to chciałem. A jeśli chodzi o samą tarczę, możemy nią tak dziwnie uderzać. Tutaj możemy bronić i potem szarżować. Q to jest dosłownie rzut tarczą. I możemy robić takie większe cięcie chyba. Delikatnie mówiąc, jeśli właśnie... No, zrobimy to inaczej. Jesteś zadania czy nie? Raczej nie. Po prostu wyruszam na kolejną przygodę. Właśnie z tą oto tarczką. I tak. Sam tarczę... Chciałem właśnie powiedzieć, że znam. Ale no, nie jestem pewien, na ile będę w stanie wykorzystać. Ale teraz nie jestem pewien, czy znam, bo znaleźliśmy młot Dedala zamiast błogosławieństwa bogów. To po prostu zmienia nasze umiejętności. Tak. To po prostu powoduje, najprościej mówiąc, że ulepszy nam jakąś umiejętność, którą mamy. Teraz mam takie opcje. A tak specjalnie mogę uderzyć 4 dodatkowych wilków przed powrotem, czyli nasza tarcza będzie się milion razy odbijała. Tutaj zdaję dodatkowe obrażenia tym wszystkim, których łapiemy, a tutaj... pancerzonym. Okej, czy pancerzony to jest żółty pasek, okej. I tutaj szarża będzie lepiej działała na pancerze, ale ja wezmę to. Teraz... proszę. Nasza tarcza będzie po prostu odbijała się od miliona rzeczy, zanim będzie do nas wracać. Może nie jestem najmądrzejszy, ale tak zdecydowanie... Each time the prince delves back into the underworld, its ever-shifting chambers realign to frustrate his attempts to perhaps map it out. Built to ensure no one gets out. We'll see about that. Dobra, no to idziemy. Nie wiem, czy jest coś więcej do zadania. I tak, moja strategia zdecydowanie, jeśli chodzi o tarczę, jak już mam takie piękne ulepszenie, powinna chyba polegać na tym, żeby odbijać tarczę od miliona wrogów naraz. W sensie szarże i tego typu rzeczy też możemy robić, ale... Jeśli będę mógł wybierać pomiędzy czymś, co ulepsza rzut, a czymś, co ulepsza inne elementy, to... zdecydowanie będę ulepszał rzut. I dobra, mamy już 4 klucze. Jeśli zbędziemy jeszcze jeden, to może odblokujemy nowe te rzeczy w lustrze. Jeśli natomiast nie znajdziemy niczego nowego, czy kolejnego klucza... Aha, już otrzymam wrażenie. Okej. No tak, to... no, włócznie będę mógł sobie odblokować. A, póki co tak... otrzymam wrażenia, bo nie umiem. I znowu nie umiem. Wow, czyż miał coś stracić zaraz... jak to się nazywa już? Dodatkowe życie? Nie wiem. Dobra, tak czy bierzemy. Bierzemy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. I uwaga, uwaga, co mamy? Atak jest mocniejszy i ma 15% szans na krytyka. Okej. Okay. Oj, tak. Nawet nie trzeba decydować. Jak mówiłem, mamy teraz inną wersję rzut tarczą. No i jeszcze ciemność. Idealnie. Mam w sumie inną, no, 40% więcej, co jest zdecydowanie fajnym elementem. W szczególności, jeśli mamy grać pod tą tarczę jakoś tak bardziej. Inaczej mówiąc, musimy teraz tylko zdecydować nad kilkoma rzeczami. Jeśli to będziemy granata mocy, jak to się chyba nazywa tutaj, to musimy zdecydować, czy chcemy ulepszać obrażenia, czy może ilość odbić. Nie wiem, jak to będzie działało, ale tak, jedno z tych dwóch zdecydowanie trzeba będzie wybrać. I dobra. Waluta albo Zeus. Idziemy do Zeusa. I jakieś... nowe wrogi, których jeszcze nie widziałem. Kamienie siarkowe, okej. Okay. Wiem, że jak się już to nazywa.
Okej, to było easy. Dreadful, Zagreus. That place is doing you no favors, I can tell. Luckily, I'll do you favors aplenty. Mhm. I teraz co my tu mamy? Odskok. Jeśli wygrasz odskok na moment przed otrzymaniem ciosu, biorę trafię bliskiego wroga. To chyba będzie lepsze. Zdecydowanie to będzie lepsze niż to wszystko i... Proszę bardzo, mamy... Dojście po prostu do... Nektaru, okej, to jest nektar. Właśnie byłem pewien, nektar, ambrozja. Sweet. Ale to był nektar. That's a relief. Dobra, jeszcze dodatkowe lekkie leczonko, które znaleźliśmy sobie tutaj z takim pięknym czymś i... Sklep Harona albo Dionizos za elitkę. Przynajmniej tak to określam. Ale tak, wydaje mi się, że... Walka z nimi przy tarczy, która potrafi się odbijać, no nie będzie trudne. Więc tak. Muszę tylko unikać ich raz na jakiś czas, a potem... No jak są blisko siebie, to jeszcze można, powiedzmy, piorunem. No nie, dobra, nawet ogólnie mógłbym bawić się w to. Okej, otrzymałem obrażenia w głupi sposób, ale dobra. Łatwe to było. I dobra. A właśnie, można dawać... Też można dawać. Okej, okej. Uzdrowisko przywraca całe życie i zwiększa zdawane obrażenia. To jest super. Tu jest nektar. Gratisowy. A tutaj... Nie wiem, co jest lepsze. Wezmę to chyba. Bezpieczniejsze. I przy okazji będziemy mieć właśnie dzięki temu też dodatkowego tego HP-ka. A jak wiadomo, ja i dodatkowe HP-ki to jest coś, co po prostu jesteśmy nierozłączni. Jedno bez drugiego egzystować nie jest w stanie. To dobra w sumie. Ja bez dodatkowych HP-ków nie jestem w stanie egzystować. HP-ki beze mnie są oczywiście w stanie egzystować. No ale to wiadomo, o co chodzi. I co tu jeszcze mamy? Właśnie. Za mało używam tej swojej szarży na tarczy, moim zdaniem, tak jak teraz myślę. Okej, tarcza nie może szarżować przez dziury. I bezsensowne, z drugiej strony trochę dziwne. I dobra, granat mocy. Obrażenia pieruna. Okej, albo obrażenia rzutów. Chyba wezmę jednak pieruna. Wydaje się być lepszym wyborem, jako że tak. Tamte zwiększone obrażenia są jakieś super wielkie, więc tak. O, to zdecydowanie nie. O, to nie. Kielny skarb, czy co jest? O. Okej, wezmę to. Zobaczymy, jak to zadziała. Bo szczerze nie wiem, co to by miało być do końca. Oczywiście. Musiałem zepsuć. Dobra. Rzucaj tarczką. Dobrze, Gwiezdny Kluczu, rzucaj. Może udać się pozbyć większości wrogów, zanim oni cię mi się pozbędą. Albo zginiesz, będąc totalną lamą. Okej, i co tu mamy? Próba skarbu, zyskaj tu 25. Okej. Okay. Okej, szybko ubij wrogów. Zatem te kryształy jakieś chyba, jeśli dobrze rozumiem. Było 25, już jest... Aha. Okej, 17. Nie jest tak źle. I to jest tak tutaj... Mieliśmy taki znak, czy nie, bo nawet nie pamiętam. A tutaj to, a... Nie kojarzę tego znaka, więc pozwólcie, że do niego pójdę zobaczyć, co to jest. Okej. To jest... Okej, wielki kamień, zapadnięte schody.
Syzyf? Hey, Princette. Must look like I'm slacking off with the old boulder here, but I was just getting back on my feet. The Fury sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And, what are you doing here? Ciekawa sprawa. Oh, you know, just out on a little stroll is all. Do me a favor, though. You see the Fury sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business now, and you take care. Okay, i co tu mamy? Syzyf potajemnie oferuje ciemność, leczenie, obol... ciemność. Sure thing. 64 ciemności, no... Piękne, piękne po prostu. A healing flask of some sort. Piękne. Takie ilości to ja bym z chęcią przyjmował. Przy czym tak... Oryginalnie powinno tam było mniej, ale jako że mam te plus 20%, to tak... To się po prostu dodało. Do łącznie 64, albo to... Jakoś dziwnie, nie wiem. Nawet nie myślę teraz bardzo o tym. Bardziej myślę o tym, że jestem bliski śmierci chyba, potencjalnie. Więc muszę być ostrożny. Ale na szczęście moje rzuty tarczą chyba niektóre pociski są w stanie eliminować, więc jest fajnie. I tak, kluczyk. Okej, okay, a tutaj co mamy? O, leczenie. A tak, zadaję plus 30% obrażeń na 6 potyczek. Ale nie, ja wezmę leczenie. To jest ważniejsze niż żebyśmy więcej bili i... Serce albo obola. Serce. Serce, ja potrzebuję życia. Bo już nie mam reinkarnacji. Czemu? Zapasowych punktów życia. Jak to tak zwał? No wiadomo o co chodzi. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Dobra, spokojnie, damy radę. Może dzisiaj znowu udamy się do drugiej krainy. Jakkolwiek ona się nazywała. Chcę, żebym jeszcze to pamiętał. To byłoby fajnie. Jeszcze to było w ogóle mówione? Wydaje mi się, że nie, chyba nie było. Jeśli było, to wybaczcie. Ale jestem lamą. Jeśli nie było, to ja jej przynajmniej w końcu. Dobrze, że czegoś nie było, a nie już po prostu tniał. Nie stać na stanicy, niestety. Ale moglibyśmy dać mu coś takiego, jakieś, nie wiem. Mógłbym niby, ale nie, nie. Najpierw dam komuś innemu. Gdybym to rozdawał takim ludziom. Na przykład Syzyf, moim zdaniem, może by zasłużył. Ewentualnie, jeśli nie Syzyf, to ten. W sumie nie wiem, kto poza Syzyfem, ale tak, ja bym na razie będę dawał. Wolę na razie oszczędzić właśnie. So, looks like you're selling. Is that it? You come to help me out? Mhm. Brilliant. Piękne, piękne po prostu. Polecam jego umiejętności komunikacyjne. Oh, hello. Even if you managed to get past me, there's no getting out of Asphodel. You saw what it was like. Okay, Asphodel. It's not a matter of want. The way out is there, in that direction, past the River of Flame. You're more stubborn than your father. I never thought that such a thing was possible. Dobra. Tam to walka ponownie. I tym razem chyba w walce będziemy musieli po prostu polegać na... naitowaniu tarczą w nią. W sensie, mógłbym zaryzykować zwykłymi uderzeniami, ale... Tak mówię, zaryzykować. A i te tarczą będą bezpieczne. Może biją mniej niż wszystko co inne, co możemy zaoferować, ale... są znacznie bezpieczniejsze, jak już powtarzam. Okej, okay, ja masz jeszcze skamyczka, o którym też zapominam, to tak... Mogę powiedzieć wręcz, że nałogowo zapominam, dobra. Niestety. Niestety. Niestety, dobra. Właśnie te uderzenia od tyłu, w sumie tarczą bardzo łatwo robić, więc... może warto byłoby, jeśli by chciał grać częściej tarczą, przeinwestować właśnie w tą całą zdolność, która zwiększa obrażenia od tyłu, czy coś takiego.
O nie, będzie jakieś wredne coś robić? Aha. Okej. Okay. Czyli tych bullet hellów się nawet nie ma co bawić, bo mogę je zablokować. Znaczy, bawić, bać. Bardziej chciałem powiedzieć, ale tak. Okej, dostałem, niestety. Znowu dostałem. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Okej. Muszę być bardzo ostrożny, bo jak widać, mogę tutaj łatwo zginąć. Okej, bullet hell. Czym ja tak nazywam bullet hellem? Czym jest on tak właściwie, co? To już wam to tylko ocenić. Dobra. Ostrożnie. Ostrożnie, gwiezdny kluczu. Dobra. Chyba ci się udało. Gorzej, że ona ma jeszcze połowę HP. A to oznacza mniej więcej tyle, że jeszcze mogę łatwo zlamić. Tak. Spokojnie, gwiezdny kluczu. Ja naprawdę stanęło na pułapkę. Wow. Brawo ja. Moja lama. Cheers for that, Meg. Nie wierzę. Ja nie wierzę po prostu, jak ja mogłem tak pięknie zlamić. No ale cóż, zdarza się. No, okej. Okay. Można jemu też coś dać, ale nie wiem, czy chce. Póki co pogadajmy z nim po prostu. Have you tried not standing there, like when the spikes come out? Mandraliński się znalazł. I have not. Dobra, i o, jeszcze nasz kolega tył tutaj. Is it really true that Cerberus ripped the lounge up right after I left? He must have gotten in a lot of trouble. I only wish you could have seen it, lad. The place looked like a vineyard after a typhoon. Your lord father was livid, but he never gets so angry with the dog. Poor Dusa, though, she's picking the place up. Oh no. I wonder what became of Dusa. She's always worried father's going to fire her even without something like this. Okay, okay. Dusa. Not any wiser yet. I pewnie to będzie coś a la Meduza. Dobra, póki co jeszcze. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Do not let him manipulate you, Cerberus. Tak, pogłaskajmy go. I zauważmy, że można mu dać też prezenta, to masz, piesek. Look what I got for you, boy. No dobra. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. Okej, okay, nie sądziłem, że nawet pies udał jakieś prezenty. Ale dobra. Thank you, boy. Ale kolczasta obrota. Obrota, tak, obroża. Dobra, mniejsza z tym teraz. Pogadajmy w takim wypadku z Hadesem i zresztą. I wrócimy znowu w Rynie. Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. That shade boy is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Okej. Okay. I w ten sposób będę zachęcać do korzystania z ulepszeń tamtych. Nie potrzebowałem tego, ale okej. Okay. Fajnie, że jest jakiś wyjaśnień fabularny, dlaczego nasza postać zdecydowała się w ogóle to robić. Nice. A teraz zobaczmy, czy możemy coś fajnego odnowić. Historia mniejszych przepowiedni Moir. Specjalny przedmiot wypełni przepowiedni Moir i otrzymuj za to nagrody. Dobra, możemy to wziąć. Contractor, work approved. The fated list of minor prophecies. That sounds somewhat exciting, I suppose. You requisition that useless bit of parchment. I can't. Coś innego. Okej, nic więcej nie ma. W takim też wypadku pogadajmy sobie teraz z Nyx. O, można i dawać więcej. A. Można dawać więcej. Może dam później? Na razie jeszcze nie wiem.
You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. I won't forget you, Nyx, I swear it. I tyle. Okej. Okay. Hey, that must be the fated list. Dobra, zobaczmy w takim wypadku, co to jest tutaj w tej liście. Patrzmy, ewentualnie się ulepszymy. I... wiecie co, nawet włócznie kupię. Wiem, że może to być głupie, ale kupię włócznie, żeby zobaczyć, jak to będzie. Nie ma ucieczki. Okej. Okay. Syn Boga umarłych pewnego dnia uwolni się z królestwa, w którym się narodził. Nagroda 1000 z ciemności. Okej. Okay. Dalcy krewni. Syn Boga umarłych pewnego dnia spotka niektórych władców Olimpu. Okej. Okay. Dalcy krewni. Nagroda. Poznaj Zeusa, znak zapytania, same znaki zapytania. Poznaj Atenę, Dionizosa, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, Artemidę. Okej. Okay. Ktoniczni koledzy, spotkaj Lorda Hadesa, spotkaj Nyx, Harona, kogoś jeszcze, Hypnosa, Megairen i trzech jeszcze jakichś innych bogi mądrości. Syn Boga umarłych pewnego dnia zbędzie różne dary Ateny. Syn Boga umarłych pewnego dnia zbędzie wszystkie straszne bronie użyte niegdyś do pokonania tytanów. Okej. Okay. Czyli mam jeszcze trzy bronie z tego, co rozumiem tutaj. Mistrza Styksu. Wszystkie poprzednie Dedala. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli takie rzeczy po prostu. Takie pseudo-achievementy. Czemu to wygląda, jakby błyszczało coś, co mogę zrobić? Nie, nic nie mogę. Okej, okay, dobra. No teraz lustro. A co możemy coś sobie za to lustro zrobić? Za 50 mogę tutaj odskoka sobie dokupić, z tego co rozumiem, więc tak, czemu nie? I teraz tak, lepsze leczenie czy cios w plecy? Powiem, że na razie może leczenie. A, to tyle? Max 3? Bardziej. Chociaż nadal lepiej Max 3 niż... Max 1. O. W ogóle teraz miecz oferuje nam więcej ciemności. Kurczę, ale ja chciałbym zobaczyć włócznie też. Czym bardziej wam pokazać włócznie. The courtyard of the House of Hades is kept neat and orderly. In contrast to the terrifying sprawl that lies beyond. It's not that orderly, really. Skelly, you mentioned the ancient bit of blood I found in Tartarus. Know what I'm supposed to do with this stuff? Wouldn't know a thing about it. Definitely doesn't have anything to do with those infernal arms of yours, some of which appear to still be unavailable to you, as I understand. Unlock those first, then, huh? Okej, okay, dobra, czyli tak, to krew, czy to co jest, wymaga od nas różnych broni, to tym bardziej to wykupię. Przekażę, co my tu mamy. Tutaj dalej się nie ulepszyło jeszcze. Dwie potyczki. Wezmę to nawet. Wezmę to nawet, bo dwie potyczki, zobaczymy, co będzie na wyższej randze. A tutaj stara, kolczasta broża, no plus 25% HP, no to jest super. Chyba broże będę częściej nosił, ale tak. Ucznia. The Eternal Spear, join my pursuit. I teraz tak. Po prostu możemy dźgać, fajne. Możemy ładować, żeby robić kręciołka. Możemy robić hit i wróć do mnie. Okej. Okay. Ej, właśnie, to tym jeszcze łatwiej będzie się robiło backstaby, jak tak myślę. Okej, okay, wow. Ten atak jest... fajny. Dobra, już mi się podoba włócznie. Dobra. Chciałbym z nią pójść na drugiej stronie ciemności na mieczu. Jestem złym, niedobrym chciwcem. Biorę miecza tylko dlatego, że ciemność. Będzie więcej po prostu. Będzie więcej ciemności. No. Możecie mnie za coś znienawidzić. Włócznia będzie w tym epizodzie. Ale tak, muszę po prostu zbierać tą ciemność, bo podejrzewam, że będzie mi na wszystko brakowało. No proszę. Młotek, znowu. Co my tu mamy? Atak specjalny, rzadokrotnie, ale nie odpycha wrogów. Proszę więcej fala, atak wyszliwy fal, który przytrzyma wrogów, zdaje 30%. Tutaj przytrzymaj atak, aby szybko uderzyć, zdając 25%. Okej, okay, dziwne rzeczy. To zapewne się ciekawie, ale... ja tego chcę. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, przetestujemy.
Aha. Czy teraz zamiast tych normalnych ataków mam coś takiego? To mogę przytrzymywać, żeby robić po prostu spam ataków. Okej. Okay. Dziwne, że nie mogłem robić tego wcześniej, ale dobra. Niech i tak będzie. Mamy teraz dziwne machadło. Okej. Okay. Chociaż tak, ciężko... Nie jest ciężko robić backstabę. Okej. Okay. O, czarna chusta przy okazji ewoluowała. Tam był 10% wtedy, teraz ile co mamy? 15%, a... Okej. Okay. Nie powiedziałbym, żeby to było dużo, ale zawsze jakaś zmiana. I przy okazji powiedzieć chyba coś nowego. Z tego co zauważyłem, tak, powinien się pojawić tutaj teraz nowy bug. Jaki to niestety... Nie powiem, bo... Jeśli mam być szczery, to nie pamiętam. Ja się... Wiem, że widziałem kiedyś tego znaka. Jakoś gdzieś, kiedyś po coś, na coś, na coś. Tam tego gościa, którego śledziłem, to... Za dawnych czasów. Okrzyki bitwy, okej. Okay. To sugeruje, co to jest, czyli... Podejrzewam, że to będzie Ares. Zaraz zobaczymy i... Ares. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Okej, okay, Ares. Teraz są tu mamy epicki. To jest tak, odskok tworzy wir ostrzy. Atak specjalny wywołuje zagładę. Albo tej klątwa goni. Atak wywołuje zagładę. Zagładę klątwa statusu po krótkiej chwili fierczy mu eksplozję obrażeń. O, epickie, na 100 obrażeń. Dobra. Bierę. Zdecydowanie bierę. No i idziemy. Dalej. Zwiedzać, odkrywać. Walczyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy po prostu uderzam atakiem po chwili... Dostałem stówę. Fajne. Fajne. Spoda bardziej mi to pasowało na jakimś łuku czy coś, by jeden strzał w nich wysłać, a potem reszta się sama zrobić. No, ale tak. Tak. Na mieczu też to ma jakiś sens. Więc dobra, czemu nie? Pests. Proszę bardzo, czy to są jakieś żywe słoiki? Okej, okay, pierwsze otrzymanie obrażeń. Musiało być. Musiało być. Po prostu nie mogło być w sytuacji, w której bym nie otrzymał. Okej, okay, te żywe słoiki... Ostawiam bomby. Father won't miss a couple coins. Which path? Okej, tu mamy nektar tłumnych. No, nektar? Tak, to jest chyba nektar. No to nie pamiętam. Nektar albo Ambrozy, jeden z tych dwóch. Come on, you. O tak, i nektar i Ambrozy to był ogólnie pokarm bogów, jeśli się nie mylę. Znidziwię się, że tutaj to może być, powiedzmy, jedną z tych rzeczy. Aha. W sumie, nie dziwię, tylko to jest oczywiste, że to będzie jedną z tych rzeczy. Jest to kojarzone z Olimpem, to też się nie dziwię, że ten Hades sam sobie mógł tego zakazać, patrząc na to, że... Wydaje mi się, że nie lubił Olimpu, jako tako. Ile w tym prawie, co nie jest to pewnie. I teraz tak. Tam jest... nie pamiętam, jak się nazywała Artemida. A, tutaj mamy serduszko. Ryjku nie kojarzę, więc podejrzewam, że to jest coś nowego. A jak coś nowego, to oznacza tym więcej tyle, że muszę to odkryć. I też podejrzewam, kto to może być. Nie pamiętam imienia. Ale była to tylko taka jedna... Jakby nazwę określić... Nazwę chyba da się określić mianem... Bogini... Miłości? Jak ona się nazywała? Okej. Okay. Trochę rzeczy tutaj potraciłem. Na moje nieszczęście. Ale co na moje szczęście, szybko się jak tak pozbyłem, a zanim jednak coś tutaj mamy, coś do zbadania. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Hi there. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Why, hello, hello there, little godling. I have to say, you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you for the moment. You interested? Okej. Okay. Afrodyta tak się nazywała.
Dobrze, strzelimy, że Bogini Miłości. A ten art, powiedzmy na granicy 16 a 18. Nie podoba mi się trochę, ale okej, okay, niech już będzie. I co tu mamy? Tak specjalnie zadaje... Cyborgi wywołuje osłabienie. Wszystkie nagrody... tego życia w kontekście są więcej warte. Ach... Oskok zadaje obrażenia w miejscu końcowym, wywołuje osłabienia. And the power to break hearts? Sure, I don't see why not. Piękne, różowe, po prostu. Nie, piękne, piękne. Nie będę narzekał, bo może to być sensowne, jakkolwiek. Okej. Okay. Tylko czemu ten... Nie, no właśnie to jest logiczne, co uważam, że to takie... Można powiedzieć, elementy wzmocnione przez bogów przybierałem trochę na ich kolorach, więc... No, sensowne, że... Afrodyta dała nam różowy odskok. Ale tak, no... Spodziewałem się, że Afrodyta będzie miała coś takie, jakieś rzeczy typowo bojowe. Jeszcze jak innych bogów jestem w stanie zrozumieć, tak... No, ona jest trochę zaskakująca. Ale dobra, 12 ciemności, co tu mamy? No, te kryształy. Dobra! Czyli to możemy znajdować takie skrzynki, w których zawsze będą kryształy, okej. Okay. Dobra. Okej, potraciłem dużo życia. Okej, jeszcze tutaj jest jedno. Ile? 16. Trochę mniej niż ostatnio, ale nadal fajnie. I teraz tak, idziemy po życie. Rzecz jasna. Nie ma nic lepszego niż życie. Niż max HP i tym podobne. Okej. Dobra, gin. Okej. Nadal gin. Gin. Okej, świetnie. Dużo mniejszych wrogów, okej. Okej, moim różowym daszem ich pokonujemy. I... sukces. Okej. A tego chyba nie rozumiem. Co, dostępcy 2? Bogowie chcą, żebym wybrał ulubieńca. Okej? Okay. Chyba nie wiem, o co chodzi. No dobra, Hades. Wystrzał wywołuje wir ostrzy. Zgoda zdaje dodatkowe wrażenie, aktywuje się po dłuższym czasie. A tak specjalny wystrzał... Okej, okay, wszystko zdaje 10% więcej obrażeń. Biorę. Tell you in your dealings with me, ample caution is in order. Let me show you why. Forgive me, Aphrodite. Aha, okej, okay. Dobra, rozumiem. Mniej więcej oznacza to, że jeśli tutaj przyjdziesz, czeka cię śmierć. Jak tak patrzę, z czym powiedział życie? To chwilę dostawałem jakieś efekty, które mnie unieruchomiały na chwilę. Okej. Okay. Chciałem mnie przed chwilą zabić. A teraz nagle dostaję znowu błogosławieństwo? Nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Okay. Okej, okay. Atak specjalny z defensji właśnie wywołuje osłabienie. Albo osłabienie trwa dodatkowe... Sekund tego... O, nie, to wezmę. Będzie uszłofo. Ale będzie coś potężniej. I dobra. Mam dwa klucze, więc trzeci nic nie da. A tu jest w ciemności. Ciemność zawsze przyjmę, więc idziemy po ciemności. Przetrwaj. Najlepszy po prostu wyzwanie. Najtrudniejsze zarazem dla mnie. Czyli przetrwaj. Dobra. Trzeba być zabić jak najszybciej, żeby
nie było ich tu za dużo i może nawet się uda nam przetrwać. I tak, chaotycznie, wiem. Okej, dostałem już dużo obrażeń, więc nie jest za dobrze. Okej, wniosek następujący. Albo miecz nie jest w stanie usuwać pocisków, albo w tym trybie miecz nie jest w stanie usuwać pocisków. Dobra, może damy radę, może damy radę. Nie, nie damy rady. Za dużo pocisków! 30, okej. Okay. I znowu ciemność. Super, ciemność za ciemnością. Przyda się. Dobrze, tylko że mam 12. Więc radę mam zginę. Tak najłatwiej podsumować. Myślę, że mogę próbować, żeby nadal walczyć. Ja się tak łatwo nie poddam ani nic z tych rzeczy, ale no jednak... Powiedzmy, że szanse są małe, to tak najłatwiej określił, że mi się to wszystko uda. Chyba tak najłatwiej to określić. No i cóż, mieczyk najwidoczniej nie jest bronią dla mnie. Albo po prostu nie umiem z niego korzystać tak totalnie, albo ta forma, z której korzystam, jest nie dla mnie. Czyli wiecie, o te ataki. Okej, okay, życie albo Harona. Harun. Nawet jeśli serce byłoby lepsze jak do Haruna, bo to jest bezpieczniej. O nie, już boss. Starczy na oba, na szczęście. Dobra. A ten to się nawet nie przywitał. Aha. Okej, okay, fajne, super, super, fajne i tak dalej, ale wezmę to. Strong stuff. Mam 3 już. Może dam Harnowi? Hey, Karol, w sumie czemu nie? If there happens to be something really horrible awaiting me beyond that door, then give me a sign, won't you? Great. Dobra, zobaczmy, co za to nam zaoferuje. I thought I'd offer you a token of my gratitude. Te, bardzo uspokaja jakiś taki zombiak z sakiewką pozłoconym wiosłem i dyrem z paszczy. Wait, you don't have to give me something in return. It was a gift. Though you're insisting, aren't you? I don't know what to say, mate. Kościana klepsydra. Okej. Okay. Czymkolwiek to jest. Dzięki, czy coś? Oj, znowu się widzimy. And there you are again. Lord Hades ought to lock you up rather than let you run amok in his domain like this. I'm sure he'd welcome all this feedback from you, Meg. Or maybe you're just pining for my father's job. I have no envy for your father's position. Besides, I happen to enjoy my own responsibilities. Bra! Okej. Okay. O nie, 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 dobrze. Nie dobrze. Aha, jeszcze to robi, no super. Teraz jej zginę. Jestem tego pewien. A jeśli nie, no to takim dziwnym, fartownym trafem tylko i wyłącznie. To przeżyję. Dobra, dobra. Dobra, szybko, wyeliminuj to. Gwiazdy kluczu. I spokojnie. Uderz im kilkukrotnie. Nie. No niestety. O, niestety. Ej, tamta jedna wygrana musiała być fartowna w takim wypadku. Ale dobra. You win this round, Meg. Dało się. Shades of the dead mill constantly within the house, complaining of their woes and seeking audience from any who would listen. I listen. Okej. Okay. Myślałem, że już będziemy kończyć odcinek, ale jeszcze są dialogi, więc odsłuchamy wszystko, po czym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Oh, wow, so Megara herself got you last time. That must have been intense. She's fast and strong and beautiful. And anyway, I hope the fates are nicer to you next time. Yeah, I hope so too.
A ty co chcesz znowu? Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun around here, and you seal it shut. Oh, I had little choice about that, boy. You see, after you fled the first time, Cerberus, why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. May you yet come to yours. Okej. Okay. Też niewredny. I nie. Nie ma opcji, nie dajemy mu tej butelki. Zamiast tego mamy ile? 16. Dobra, to wezmę coś takiego. I like the sound of this one here, good contractor. Go make it happen. Of all the things, you think that takes priority? Ty też mogę w sumie wziąć. This color ought to suit the hole back there. It was perfectly acceptable before. Poor me. Okej. Okay. A. Czy ty mogę wybrać jakby... Jak ma wyglądać? Change my mind again. Last, just leave it be. Aha. Dobra, to nie masz takiego wielkiego sensu, ale dobra. Chyba na tym możemy zakończyć w takim wypadku spotkanie. A nie, jeszcze tutaj coś. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. What, wait, you're giving me your codex? I can't accept something like this. Please, I insist. I want your love of history to grow, not just your love of warfare. Besides, maybe you can finish out the rest of it. I'm grateful. Okay, jakiś codex. Okay, czyli są te opisy postaci. Jakieś opcje, żeby zobaczyć komu co dałem, a komu jeszcze nie. Wiem, że... Wiecie, są tu wpisy o broniach nawet. Wtedy nie da się sprawdzać, co, kogo, czym, jak pokonałem. Kowie Olimpu. Okej, okay. Też można sprawdzić. Ciekawe, można im też dawać prezenty. I kto mi czy bogowie, czy jakoś tak. Okej, okay. Dobra, dobra. Ja jednak się nie będę tym wszystkim na razie męczył, przyjmował i tak dalej. Po prostu... Chyba najwyższa pora naprawdę już zakończy epizoda. I tak no. To będzie w następnym, to się zobaczy później. A póki co ulepszamy... backstaby, 50%. Moim zdaniem super. Więc tak no, to tyle. Więc no trzymajcie się i hej hej.